Cześć moi drodzy widzowie, dzisiaj odcinek ekstra, ponieważ mam gości specjalnych, gości z zagranicy. Zobaczcie, jakim samochodem do mnie przyjechali, skąd. Dowiedzcie się wielu ciekawostek na temat pojazdów zabytkowych ich kraju. Zapraszam do oglądania odcinka. Rysiek Czerwiński, Classic Mania. Dojeżdżają, oto oni. Witam Was i witam moich gości. Gości z Estonii. Przyjechali do mnie w drodze powrotnej z Budapesztu, z Oldtimer Show. Pozwólcie, że ich przedstawię. Urmo. Pep. Alan. Ta sympatyczna załoga jeździ tym Mercedesem W111 z roku 1963, niemalże po całej Europie. I co ważne, wszędzie jeździ na kołach. Ale zapytajmy o szczegóły. Pep, skarży pazausta, skolka kilometrów w год ty działaś na tej maszynie? No, za proszły 4 года проехал 65 тысяч. W tym roku ja точно jeszcze nie знаю. Tak, ja przetłumaczę. W okresie 4 lat Pep przejechał 65 tysięcy kilometrów. To powtórzę, 65 tysięcy kilometrów ponad 60-letnim samochodem wszędzie na koła. W tym roku, jak powiedział, jeszcze nie wie, rok się nie zakończył, tak więc wyniku nie może nam podać. Na ten moment przez 4 lata 65 tysięcy. Pep, skarży pazausta taka, o czym bolszaja druga, kuda ty pojechał tam? W Gruzji. Gruzji i obratnie. Przez Minsk pojechał w Rosję, z Rosji pojechał w Gruzji, obratno przyjechał przez Rosję już w Estonii. Myślę, że zrozumieliście, ale dla bezpieczeństwa przetłumaczę. Najdłuższa trasa to była do Rosji, wracał przez Białoruś, przez Mińsk, zahaczył o Rosję, tak więc naprawdę podziw dla Pepa, dla jego załogi, że no tak jeżdżą tym samochodem, pokazują go. Co jeszcze jest ciekawe a propos tego Mercedesa? Tablice rejestracyjne. Pep, skarży, bo na twojej maszynie jest historyczne numera estońskie. Jak można to postroić? Jak u was to wszystko robota jest? U nas pierwsza komisja posмотрzy maszynę i тогда oni to примерно 2-2,5 часа смотрят. I тогда все отметки, все... Извини, скажи, сколько лет надо машине, чтобы можно было? 35 лет надо, чтобы... Czyli słyszycie, w Estonii zacznijmy od tego, że samochód musi mieć pojazd minimum 35 lat. Kolejnym etapem jest komisja, tak? Która działa w takiej asmocie. No komisja, gdzie to z jednej maszyny pójdzie 2-2,5 czasu, oni zapiszą tam, jeśli tam defekty, fotki zrobią i wtedy ta akcja stawiają, tak, tam pójdziesz w ARK. I tam już można zakazać sobie jaki numer. Czyli tak, jest komisja, która przez jakieś 2-2,5 godziny ogląda samochód pod względem technicznym, stanu zachowania, ale też oryginalności, tak? Tam, jak na przykład u ciebie byłby wtaroj dwigaciel z nie tej maszyny, tam można historyczny numer i nie? Czyli słyszycie, tam jednak ta oryginalność, wysoki poziom oryginalności, co u nas jest dosyć powszechnym zwrotem, no jest bardziej restrykcyjnie wymagana. Czyli z nieoryginalnym silnikiem nie dostaniecie historycznych, zabytkowych numerów rejestracyjnych. No tak, maszyna 35 lat, asmotr komisji.
i потом с этими номерами, с этими бумагами... они дадут так, да? Там написано, сколько процентов машина оригинальности. Aha, czyli mamy taką ekspertyzę, naszą białą kartę, gdzie jest wpisane, ile, w ilu procentach samochód jest oryginalny. U mnie nie było oryginalne radio, wtedy było 98 jakiś procent. Aha, czyli jakiś tam 1% z hakiem został odjęty oryginalności za radio, które nie było z epoki. No a potem, jak wszystko ty już tam zdział, ty idziesz i możesz sprosić numer, da? Сколько стоит номер? Если подряд взять, то там есть как раз, тогда не помню, по-моему, 30 евро. А если, по заказу, тогда 470 евро. А, так, чили, опции са две, бо запитавам о кошт таблиц реестрационных. Więc jeżeli chcielibyście takie standardowe, nazwijmy to, to jest około 30 euro. Ale jeżeli chcecie numery indywidualne, tak jak tutaj Pep zażyczył sobie, aby były zgodne z numerem z rokiem produkcji, czyli 1963, no to ta przyjemność to już 470 euro kosztuje. Tak. A teraz wskażę jeszcze, jest u was numera, wy już pokupali sobie strachówkę i jedziecie. W każdy год или сколько, когда надо делать еще раз техосмотр? Ну, техосмотр через каждые 4 года и через 13 лет они посмотрят снова машину. Если машина нормальная, тогда продлиняют еще 12 лет. Czyli słuchajcie, kolejna różnica w ustawodawstwie estońskim i naszym. U nas pojazdy zabytkowe mają przegląd wieczysty, bezterminowy, jak to woli. Natomiast w Estonii odbywa się to tak, że raz na 4 lata jest przegląd, a po 12 latach, czyli po takich 3 przeglądach, jest jeszcze raz komisja, da, która ocenia po raz kolejny oryginalność pojazdu, stopień zachowania i jakby cały proces zaczyna się od nowa. A jak strachówka na klasyczne maszyny? Jak z ubezpieczeniem? Strachówka, ja nie знаю, ja сделаю все время na pół года i około 40 euro. Aha, czyli tutaj niemalże podobnie jak u nas, można terminowo, Pep mówi, że na pół roku sobie wykupuje, koszt to około 40 euro. Pep, спасибо, że ty nam сказал, jak ten system działa u was, a tak. Давайте скажите, какой город, какой фестиваль есть, который вы хотели увидеть, если ты еще не... где хочешь ехать? Сейчас не знаю, наверное, все места уже видел. No, Pep jest bardzo skromną osobą, ale mnie powiedział, że marzy mu się Afryka, da? Że ty, tak, że do Afryki chcą jechać. Czyli, patrzcie, nie ma ograniczeń, że... Stary samochód to tylko wokół domu, wokół komina. Jeździ nim po całej Europie, a plany są, że nie tylko po Europie, czyli już wyjazd poza kontynent. Tak więc no, takich ludzi nam trzeba. Fajnie się było z wami spotkać. Ja miałem przyjemność poznać tą załogę we Lwowie na Leopolis Grand Prix. Później spotkaliśmy się u mnie na imprezie na 10. jubileuszowej Classic Mani. Tak? Przyjechali do mnie. Pomyślcie, impreza jednodniowa, a ponad 1000 km. Przyjechała ta załoga, żeby się spotkać. No to był bardzo miły gest. Spasiba za to, że by przyjechali w ten czas, że by dzisiejsza tu przyjechali kafe popić. No, co jeszcze można wskazać? Jakoj budżet maszyna u was? Tak, jest Merc, co będzie dalsze? No to podumać. Tak zapytałem, co jeszcze. Jest na nowy Mercedes. Da. A tak, jeszcze tutaj koledzy też również są miłośnikami, właścicielami zabytkowych samochodów. Jakie maszyny u was? U mnie Audi 100 Coupé S 72 года. Czyli również piękny samochód u ciebie, Alan? U mnie jest takie sowieckie i francuskie maszyny.
знаете, ну, есть. Есть много машин. Да, я точно сама не знаю. И то есть. Чули, Алла знову ж ма тиле тих самоходов, вже сам не ві, іде їх ма. Напевно, як бенде в Естонії, приеду і зділам репортаж, що у вас є, як можна, да? Это його цілий фільм. Так więc, слухайте, я дякую вам, що ви сказали, от як у вас реєстрацію на історичну машину роботає. Мисля, що побачили, що як то виглядає в іншому краю. Як видать, у нас є то хіба лагодніше. Чешмися з того. Я дякую за обійження відчинка. Якщо ще подобало, лапка в гуре, прошу субскрипція. Дякую за всі коментарі. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Tak więc koledzy z Estonii ruszają w dalszą podróż. Jak widzicie, wszędzie jadą na koła. Nie jest to pusty slogan. Dziękuję im za te informacje, którymi się podzielili z nami na temat. I do następnego odcinka, do następnych ciekawych rozmów z ciekawymi ludźmi.